Have fun, guys. You're Darek. No, jesteśmy już na regularnym meczu. No, tu się też grali, ale kamerzysta się wygłupiał trochę. Pojedynek, gdyby tam traczyli zawodnika, który po raz pierwszy startuje w turnieju. Rafał, zapomniałem nazwiska, pomóż mi szybko. Jak? Posmyk. Ten posmyk. Posmyk, posmyków, posmyk. Posmyk, o, ja wcześniej przekręciłem nazwisko, ale miałem nadzieję, że Rafał mi wybaczy. Rafał Posmyk z Hamburga. No i mamy go teraz już w akcji. Leworęczny, no proszę. Aj, aj, tak. Z leworęcznymi to tak jest. To piłka odchodzi całkiem. Ta, Ewie będzie ciężko przyzwyczaić się. 1-0 prowadzi Rafał. No to mamy chyba jedynego leworęcznego. Chyba musisz płasko, Rafał, serwować. Wtedy ta rotacja Ewy nie zniszczy. Jeszcze nie doszło do takich poziom tajemniczych. Lewa ręka, to jest zawsze trudność. Piłka odchodzi w innym kierunku. Zawsze wiemy, że częściej się gra przeciwko praworęcznym. Leworęczny bardzo rzadko. Widziałeś, to był dobry motyw. Piłka na forehand i na backhand. No. No będzie ciężko, Ewie. Będzie ciężko, Ewie, ale Ewa jest twarda. Sam fakt, że gra w turnieju, że bierze udział w turnieju, to już jest wielki szacunek, wielki respekt. Ściskam cię, Ewa. No i nie daj się. A szkoda. Szkoda, ta piłka lądowała prawie że w nożniku. Mamy 0-2 i 0-15. Podaje Ewa Bączek z Bolesławca na Rafała. Przesmyka z Hamburga. Rafał gra z dużą rotacją, nie tylko serwisem, ale również uderzeniami z głębi kortu. Sam nie cierpię grać przeciwko lewakom, tak zwanym lewakom, czyli leworęcznym. Ciężko się przestawić. Może nie tylko dlatego, że z innej strony mają forehand, z innej backhand, ale że jednak ta rotacja troszeczkę powoduje, że piłka odchodzi całkiem w innym kierunku, jak to się gra przeciwko praworęcznym. Ewa musi kończyć uderzenia. Musi zagrać uderzenie od początku do końca.